Dzień dobry, Diana Rudnik. Witam Państwa. Minęła 11. Zaczynamy wielkosobotni infodzień. A na początek serwisu Świąteczne Wyjazdy. Czas największego ruchu na drogach dopiero przed nami, ale pośpiech i nieuwaga już niestety zbierają pierwsze ofiary na drogach. W Gliwicach w nocnym wypadku zginęły dwie osoby, trzy kolejne trafiły do szpitala. Jedna z nich, 15-latka, zmarła nad ranem. Wszyscy poszkodowani to młodzi ludzie w wieku 15-22 lat. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego kierowca na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Okoliczności wyjaśnia policja.